znakomicie, moim zdaniem, spisuje się dzisiaj z Oleż GKM Grudziądz. Stawiają się dzielnie, przede wszystkim być może Kacper Łobodziński, jego zobaczymy w kasku białym. Pytanie, czy jakieś wnioski, jakąś poprawę zafunduje Vadim Tarasienko. W kasku żółtym jedziemy, 4 punkty przewagi mają gospodarze, tam będzie na łokcie między Woryną a Łobodzińskim. To junior wychodzi z tego zwycięsko na pierwszej pozycji, świetnie przeciska się, Mats Hansen zamknął w krecie Vadima Tarasienkę, no to będzie uciekał zawodnik GKM szeroko, ale już odstaje od stawki, szeroko, bardzo szeroko pojechał Kacper Woryna, będą go z dwóch stron teraz mijali, ale Łobodziński jeszcze na prowadzeniu krąży, kołuje, lata, orbituje, Kacper Woryna postawiło go teraz, ale napędzony jest strasznie, wie o tym na pewno Kacper Łobodziński, to się odsuwa, to blokuje Worynę, po małej musi uważać na Matsa Hansena, Mijanka teraz pierwsza i druga zaraz także może być, bo Mats Hansen idzie śladem Woryny, bronił się dzielnie, bronił się pięknie Kacper Łobodziński, na Worynę nie starczyło, brakuje tych trójek, to może być dopiero czwarta w sezonie, ale rozpoczyna na prowadzeniu ostatnie okrążenie, a tymczasem na 5-1 Mats Hansen wyprzedza Kacpra Łobodzińskiego, usypiał, wcześniej atakował intensywnie na raz, no to dał sobie okrążenie, dał sobie czas na 5-1, świetny czas włókniarza w tym spotkaniu, wreszcie łapią oddech.